Krzysztof Węcki, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na krótki przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Poniedziałek rozpoczęliśmy informację o tym, że w Zespole Szkół w Łubianie przygotowano dla młodzieży bardzo kreatywne ferie. Pomimo braku śniegu uczestnicy zajęć nie mogli narzekać na nudę. Oprócz zajęć sportowych na sali gimnastycznej poznawały także tajniki plastycznej techniki symetrii, tworząc laurki dla babć i dziadków, a także budowały konstrukcje z klocków Lego, a dodatkowo uczyły się także projektowania i drukowania na drukarce 3D. Nie zabrakło też zajęć kulinarnych. Strzałem w dziesiątkę była też gra terenowa Tajna Misja, podczas której uczniowie musieli znaleźć ukryte koperty na terenie szkoły. We wtorek nadeszła do nas także informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mówiąca o tym, że do końca stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do tak zwanego małego ZUS-u plus. Dzięki temu mogą zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenie społeczne. Z małego ZUS-u plus mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tysięcy złotych. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. W Kościerzynie pod opieką rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przebywa aktualnie 119 dzieci. Jednak jeszcze 35, w tym 4 maluchów poniżej 10 roku życia, razem ze swoim rodzeństwem pozostaje w placówkach opiekuńczych. Ich miejsce natomiast powinno być w rodzinie. Niestety tak nie jest. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się do mieszkańców powiatu kościerskiego z prośbą o przemyślenie decyzji o adopcji tych dzieci do swoich rodzin. Szczegóły na naszej stronie internetowej. W piątek w kościerskim magistracie podpisano umowę o wartości prawie 30 milionów złotych na wykonanie instalacji oraz uruchomienie kogeneratorów gazowych na terenie kościerskiej kotłowni, a także kościerskiej oczyszczalni ścieków. Zdaniem fachowców jest to rewolucyjna zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kościerskiej ciepłowni. Więcej w materiale wideo. W piątek w kościerskim magistracie podpisano umowę o wartości prawie 30 milionów złotych na wykonanie instalacji oraz uruchomienie kogeneratorów gazowych na terenie kościerskiej kotłowni oraz oczyszczalni ścieków. Podpisana umowa stanowi krok milowy w historii kościerskiej ciepłowni. Inwestycja zmieni profil przedsiębiorstwa, to znaczy, że z ciepłowni stanie się ona elektrociepłownią. Z tych pieniędzy, które uzyskujemy w tej chwili z Narodowego Funduszu, będziemy mogli zrealizować drugi etap tego naszego planu, czyli budowa jednego kogeneratora na kotłownika 1 i jednego na oczyszczalni ścieków. Tu też warto może dodać, że to jest taki pierwszy poważny element, w którym infrastruktura ciepłownicza powstanie na obiekcie wodociągowo-kanalizacyjnym, czyli na oczyszczalni. I tu jest dla nas duża zmiana. W ramach tego projektu powstanie ciepłociąg do oczyszczalni i tam źródło ciepła kogeneracyjne oraz pompy ciepła. Ciepło wytworzone tam będzie wtłaczane do sieci ciepłowniczej miasta Kościerzyna. Energia elektryczna wytworzona przez nowe generatory będzie wykorzystywana na potrzeby przedsiębiorstwa, natomiast nadwyżka zostanie oddana do sieci energetycznej. Takie rozwiązanie obniży koszty funkcjonowania spółki. Ten projekt, który zrealizujemy, da nam szansę utrzymania kosztów. Przede wszystkim przy rosnących kosztach energii spółka będzie produkować energię, wykorzystać w dużej mierze dla siebie. I to spowoduje być może ograniczenie i takie założenie, ograniczenie kosztów dla spółki, czy też przy ulicy Tetmajera na kotłowni, czy także na oczyszczalni ścieków, gdzie też jest bardzo duże zużycie energii, a także produkcję ciepła. I w ciągu cały rok może uda się doprowadzić do tego, że kogeneracja będzie produkować ciepło do podgrzewania ciepłej wody w ciągu całego roku. W okresie grzewczym, zimowym będziemy wykorzystywać dotychczasowe kotły, a być może w przyszłości zmienimy też na inny system. Inwestycje sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kościerzyna złożyła wnioski o dofinansowanie na polepszenie systemu ciepłowniczego w mieście. To wnioski z 2020 też roku, bo to było cały czas, powiedzmy, dyskutowane, jak najlepiej wykorzystać te środki, ale były wnioski z 2021 roku i otrzymała dofinansowanie
kilkanaście milionów złotych w postaci dotacji i pożyczek na zmianę systemu ciepłowniczego, na polepszenie, zmodernizowanie, na przejście na mniej emisyjny system, czyli taki system, który będzie powodował powstawanie mniej substancji niebezpiecznych do powietrza, a więc czy dbanie o czyste powietrze. Dzięki tej inwestycji, której zakończenie planowane jest na rok 2025, około 60% ciepła wytwarzanego w kościerskiej kotłowni będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych. W Kościerskim Szpitalu realizowany jest program rehabilitacji kardiologicznej pod nazwą Rady na Układy. Skierowany jest on do osób pracujących, u których zdiagnozowano nadciśnienie lub inną chorobę układu krążenia. Program jest bezpłatny i przewiduje także bezpłatne konsultacje kardiologiczne, dietetyczne, psychologiczne, badania diagnostyczne, takie jak EKG, echo serca, próba wysiłkowa, badania krwi i moczu oraz pełnego cyklu rehabilitacji. Więcej w informacji wideo. W Kościerskim Szpitalu Specjalistycznym realizowany jest program rehabilitacji kardiologicznej Rady na Układy. Skierowany jest on do osób pracujących, u których zdiagnozowano nadciśnienie lub inną chorobę układu krążenia. Program skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej. Jest to mężczyzna do ukończenia 64 roku życia, kobieta do 59, którzy mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia, taką jak na przykład nadciśnienie, czy zaburzenia rytmu serca, czy inne rozpoznanie kardiologiczne, czy również także pacjenci po incydencie kardiologicznym, na przykład po zawale, tak? Z programu mogą też korzystać osoby bez rozpoznania kardiologicznego. Są to osoby po-covidowe, czyli po prostu osoby po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2. Program jest bezpłatny i przewiduje bezpłatne konsultacje kardiologiczne, dietetyczne, psychologiczne, badania diagnostyczne, takie jak EKG, echo serca, próba wysiłkowa, badanie krwi i moczu oraz pełny cykl rehabilitacji. Czas trwania zaplanowanego programu dla każdego uczestnika trwa około 2-3 tygodni, po czym po okresie 6 miesięcy dopiero wtedy pacjent przychodzi znów, odwiedza nasz szpital, by wykonać końcowe badania diagnostyczne, na które zapraszam, dzwoniąc do pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację. Sprawdzamy, co się zmieniło w ich życiu, czy jest poprawa kondycji i proponujemy konsultację kardiologiczną, ale to tak jak już wspominałam, po pół roku. Program potrwa do końca września bieżącego roku i może z niego miesięcznie skorzystać około 70 osób. Zapisy i wszelkie informacje uzyskamy dzwoniąc pod numer telefonu 517 882 536. I jeszcze informacja z policji. Otóż w czwartek 26 stycznia kościerscy funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież odkurzacza z zaparkowanego samochodu. O szczegółach opowie rzecznik kościerskiej policji. Wczoraj rano dyżurny komendy powiatowej policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że z zaparkowanego samochodu, który był zaparkowany na terenie Kościerzyny, ten samochód był niezamknięty, skradziono odkurzacz o wartości 3000 zł. Natychmiast tą sprawą zajęli się kryminalni, na miejscu też pracował technik kryminalistyczny, zabezpieczył ślady, wykonał fotografie. Policjanci Wydziału Kryminalnego od razu zajęli się tą sprawą i ustalili, że sprawcą tej kradzieży jest 24-latek. Po południu wczoraj, 26 stycznia, kryminalni zatrzymali tego 24-latka, trafił on do policyjnego aresztu. Policjanci również odzyskali skradziony odkurzacz. Dziś 24-latek usłyszy zarzut właśnie kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. A już w sobotę 28 stycznia na Kościerskim Rynku po raz kolejny pojawią się szwolażerowie na koniach. Dodatkową atrakcją tego dnia będzie przysięga wojskowa żołnierzy z 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Ochrony Terytorialnej, która odbędzie się na Kościerskim Rynku. Po zakończeniu części oficjalnej będzie można wziąć udział w mini-rajdzie kaszubskim. A zaraz po wydarzeniach zapraszam do wysłuchania rozmowy z przedstawicielem Nadleśnictwa Kościerzyna, panem Maciejem Piankowskim. Porozmawiamy m.in. o tym, dlaczego wycina się tyle drewna, a także dlaczego drewno jest takie drogie.
Zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.